Twórcy gier mają coraz dziwniejsze pomysły na gry i na opisy niektórych tytułów, które są coraz bardziej nienormalne. A co byście powiedzieli na grę polegającą na puszczaniu bąków, które są formą ratunku? Autorzy już na samym początku piszą tego typu tekst. Tak, żebyśmy wiedzieli, że gazy mogą być łatwopalne, przynajmniej w tym przypadku. Pewnie wielu z was myśli teraz, że to idealny scenariusz na materiał Płakałem jak grałem, albo Najgorsze gry świata, które były nieraz na tym kanale. Ale dzisiaj ten wstęp można sobie wyrzucić do kosza, bo gra warszawskiego studia Flaky Machine, dodam, iż debiutancka produkcja, to naprawdę ciekawy i śmieszny tytuł, napakowany niemałą ilością kontrastów, który dał mi, no właśnie co? Zacznijmy od początku. Pokręcona kraina, niczym z chorego rysunku pięciolatka, została zaatakowana przez złego potwora, który sieje popłoch i zniszczenie. Zadaniem naszego stworka jest uciec przed złym potworem, który nie wiedzieć czemu chce nas zgładzić i gania nas po całym świecie, bardzo pokręconym świecie. Jednak my mamy wiele tajnych broni, takich jak na przykład gazy, czyli zwyczajne pierdzenie, które aktywujemy zapałkami, które możemy zbierać po drodze. I teraz, kiedy widzicie mechanikę tej gry, to możecie pewnie sobie powiedzieć: to gra typu Flappy Bird i innych tego typu. Ale gdybym tak powiedział, obraziłbym tą produkcję. Ciężko ją porównać do czegoś, co widziałem. Ani to nie jest tytuł, jakich było pełno na Androidzie, ani nie przypomina to gry Wendzia, która była ostatnio na kanale i również była podobną zręcznościówką. Nic z tych rzeczy. Jest to zupełnie unikalna produkcja, w której to mamy masę przeszkód, masę schematów, masę zróżnicowanych terenów, sporo dziwnych światów, każdy z nich inny. I jedno, co mogę powiedzieć, to na pewno nikt tutaj nie będzie się nudził i autorzy zadbali o to w 100%. W grze nie możemy się zatrzymać, tak jak w innych tego typu tytułach. I naciskając przycisk skoku w odpowiednich momentach podążamy i uciekamy przed potworem. Ale tą grę wyróżniają umiejętności i budowanie postaci. Mamy tutaj pierdzenie wiary, a raczej skoki wiary, na boki albo do góry, w zależności na którą przeszkodę chcemy trafić. Dodatkowo możemy ogłuszać potwora na chwilę, dzięki gazom łzawiącym albo spowalniającym. Do tego czas odnawialności. Tych umiejętności możemy zmieniać, czemu nie? Na początku, podczas ucieczki, jesteśmy w stanie spowolnić przeciwnika tylko raz. Możemy wykupić tą umiejętność, ale też możemy wykupić podwojenie tej umiejętności, czemu nie? Możemy też wykupić umiejętność zwiększonego czasu, kiedy ogłuszony potwór zniknie nam i spokojnie będziemy mogli przechodzić planszę. Chociaż przez dłuższą chwilę, czy zwiększoną moc gazów, czy po prostu dodatkowe życie. Wszystkie umiejętności odblokowujemy za zbieranie pewnych rzeczy w grze. Ale w przypadku tej gry to nie jest ważne. Liczy się tutaj rozgrywka. Oprócz różnych terenów lodowych, podmiejskich, wodnych, czy nawet lataniu w przestworzach, mamy zróżnicowaną rozgrywkę. Twórcy postarali się o to, raz będzie nam przeszkadzał drugi wielki potwór, który raz nam pomoże w przemierzeniu planszy, a raz nas będzie neutralizował. Między innymi bąblami na swoich koślawych palcach, czy kolcami ze swoich macek. Albo będzie przenosił drzewa, tak żeby nam utrudnić przejście planszy. Już nie wspomnę o psiakach w planszach lodowych, które to utrudnią nam przemieszczanie się. No cóż, nie muszę tego komentować. Jak widać, humoru twórcom nie zabrakło. Dodatkowo przedziwne karykatury postaci namalowane jakby długopisem na lekcji w szkole. Na zwyczajnej kartce papieru będą dodawały kontrastu. Gra chce wyglądać inaczej, trochę jakby była namalowana na kolanie, ale nic bardziej mylnego. Ale w pewnym momencie potężnie zaskakuje czystym spokojem i pięknymi kolorami, super muzyką, klimatem i dźwiękami o bardzo wysokiej jakości.
Kiedy biegłem i biegłem, uciekając przez planszę, nagle usłyszałem nastrojową muzykę, piękną grafikę i dźwięki, niczym ASMR. Uspokajające, w tym właśnie momencie poczułem się zmęczony. Włączyłem pauzę i na chwilę odprężyłem się przy grze, która na taką, która by dawała takie emocje, nie zapowiadała się. I za to właśnie polubiłem tą produkcję, a dalej zaskakiwało mnie jeszcze bardziej, różnymi poziomami, ale to wy powinniście je odkryć, bo jak widzicie, warto. Ale czy wspomniałem, że w grze jest jeszcze sklep? W nim możecie wykupywać nowe stworki, jeszcze bardziej pokręcone niż poprzednie, możecie wykupywać dodatkowe fasolki, które będą służyć do wykupywania kolejnych poziomów. Oczywiście wszystko za walutę w grze, nie ma tutaj żadnych mikrotransakcji. Ale główną zasadą zdejmowania kłódki z poziomów będzie ich przechodzenie przy trudniejszych poziomach. Wtedy mamy tylko jedną szansę na przejście całej mapy. Brzmi trudno? I tak jest. W grze jest 10 ciekawych, zróżnicowanych poziomów, w których każdy, kto chce zagrać w nietypową, świeżą i ciekawą produkcję, mającą tyle kontrastów, które pokazują, jak zwyczajna kartka papieru może zmienić się w ładny obraz namalowany przez twórców, którzy dokładnie wiedzieli, co robią. Zapraszam każdego do tej zabawy, która kosztuje zaledwie 30 zł, a ostatnio na Switchu była za 15 zł. Oczywiście jest też na komputer, ale Escape Doomland to podróż, wspaniały świat, dziwnych stworów, nieźle zakręconych, żyjących własnym życiem, uśmiechniętych i pokręconych. Także nie sposób nie patrzeć na tło, które stworzyli ci, co malowali tą grę. Naprawdę w szacie graficznej tej gry wiele się dzieje. Dodam, iż plansze są trudne, ale nie aż tak, żeby każdy, kto w nią zagra, nie mógł przejść tej gry, ale też nie za łatwe, by po prostu ją przeklikać. Potrzeba tutaj sporo cierpliwości, co nie przeszkadza w dobrej zabawie i zróżnicowanej rozgrywce. Ale skoro o tym mowa, klawiszologia to kolejny fantastyczny pomysł twórców, jeśli grasz oczywiście na padzie. Musicie sami to sprawdzić. A więc kreatywności mówimy tak, a więc kciuk w górę za kreatywność i puszczanie bąków. To chyba nie zabrzmiało zbyt dobrze. Ale taka jest ta produkcja. Jedni ją ominą, bo nie zobaczą w niej fajnej, kreatywnej kartki, a inni po prostu uznają ją za kontrast nad kontrasty, których już mało na tym świecie gier.